Piątek 19 kwietnia okazał się wielkim dniem dla artystów, a mianowicie w Starym Browarze, a dokładnie w przestrzeni Galerii Słodownia Plus 1 miało miejsce wielkie wydarzenie. Dzisiaj odbywa się pierwszy ogólnopolski festiwal artystyczny Market Art. Zaczynamy konferencją. Konferencja potrwa od godziny 10.30 do godziny 17.30. Najpierw wystąpi Stach Szabłowski, następnie Fabio Cavallucci z Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Ujazdowskiego, następnie Michał Suchora, Maryka Zamojska, później będzie jakaś taka krótka przerwa kawowa, następnie wchodzi Dawid Radziszewski, Justyna Wesołowska, Aleksander Wawrzyniak, następnie odbędzie się dyskusja. Kolejną osobą jest Anna Rogozińska, Michał Borowik, Piotr Bazylko z Galerii Art Bazar, Maria Rubersz i Marta Kabasz. Założeniem konferencji jest przybliżenie młodym artystom zagadnień związanych z rynkiem sztuki. Wydarzenie składa się z dwóch bloków tematycznych. Pierwszy poświęcony jest relacji artysta-galeria. Drugi natomiast dotyczy różnorodnych strategii promocji sztuki. Mam nadzieję, że spotkanie poświęcone kondycji rynku sztuki naprowadzi młodych artystów na dobrą ścieżkę i choć trochę pomoże się odnaleźć na rynku pracy. O godzinie 19.30 otworzymy oficjalnie naszą wystawę konkursową. Będzie oficjalne otwarcie wernisażu, na którym nastąpi rozdanie nagród. Wystawa konkursowa właśnie potrwa tutaj w przestrzeni Słodowni do 26 kwietnia. Na wystawę serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników sztuki.